ostatecznie się wycofaliście z tej decyzji w tym roku. Proszę opowiedzieć, jak pan postrzega tą całą sytuację i o co chodziło? Znaczy przede wszystkim tak, pewne działania, które od wielu lat były mówione, że reorganizacja szkół, bo powtarzam jeszcze raz, tu chyba zostały totalnie pomylone pojęcia. Wiele słów padło, że to jest likwidacja. Nie, chcieliśmy tym działaniem po głębokiej naprawdę analizie wycofali tego problemu, jaki u nas tu występował, o którym się de facto mówiło już od dawna. Naszym zadaniem było, chcielibyśmy stworzyć jedną silną, dużą szkołę, która by przetrwała 15-20 lat, niezależnie ile tam dzieci będzie, bo nawet gdy spadnie to poniżej 500 dzieciaków, to ta szkoła by się utrzymała. Po analizach stwierdziliśmy, że no lepsze warunki mimo wszystko ma, potocznie mówiąc, budowlanka. I stąd po analizie, naprawdę głębokiej analizie, kwestia wykorzystywania sal, ilości dzieci, stwierdziliśmy, że może jest to dobry moment, kiedy do szkół przychodzą dwa roczniki, ponieważ ta szkoła, obliczając za ilość dzieciaków, która by razem była, to by było 800 osób. Jest to potężna, duża, pewna przez szkoła, którą można byłoby warto inwestować i co by spowodowało, że te dwie obecne szkoły no, przestałyby się bać jeszcze o swój dalsze losy. Natomiast tutaj mówię, rozmawiając z panią dyrektor zespołu szkół budowlanych, tak jakby zgłaszali jeden problem tej niepewności, bo się mówiło o pewnych ruchach już dawno. Po to między innymi był rozbudowywany mechanik i prędzej czy później to nastąpi. Nas gonił czas i jeszcze proszę Państwa, bo trzeba sobie zdać sprawę, że to są te ustawy, no musiały być, żeby można było dalej móc kontynuować. Po takiej sesyjnej uchwaleniu dopiero decyzję wydaje kurator, który dzisiaj tak jakby jest nadrzędnym. On mógłby, może wyrazić zgodę lub nie i też zatrzymujemy całą procedurę. Panie starosto, może przypomnijmy, bo nie wszyscy znają tą procedurę, bo trzeba być biegłym w prawie oświatowym, żeby znać, że zrobienie wspólnej szkoły, połączenie tych specjalności, czyli technikum i szkoły branżowej, nie można ich tak po prostu połączyć. Jak to trzeba zrobić? Tak, oczywiście. I najpierw trzeba jakby je zlikwidować, nie przegłosować likwidację, bo chodzi też o nazwy nawet, a później w następnym punkcie powołuje się nową szkołę i de facto oprócz tego w tych naszych zamiarach, bo to już są dzisiaj zamiary, było to, żeby ta szkoła po prostu była jedna, silna, mocna i bezpieczna. To było całe nasze zaangażowanie. Procedura jest bardzo skomplikowana, to jest cała strona, jak należałoby to rozegrać, ale od czegoś trzeba było zacząć, więc tak jakby na rozpoczęcie procedury wyraża rada i wtedy dalej to posuwamy. Następnym punktem, który był taki niepewny, że zdecydowaliśmy się, to termin powiadomień i tutaj mogłoby dojść do tego, że po prostu nie zdążylibyśmy w tak krótkim czasie do końca lutego powiadomić wszystkich, że taki mamy zamiar, bo powtarzam, to było o zamiarze, ale nie żadna likwidacja. Rozumiem, a teraz twarda rzeczywistość, bo ten pomysł, ta koncepcja czemuś miała służyć, a twarda rzeczywistość jest taka, że mamy dużo pustych klas w tych szkołach, tak? O co chodzi? Tak jak już powiedziałem, wykorzystanie jest w granicach 55% po pełnej analizie. Dlaczego pytam, panie starosto? Dlatego, że ja rozmawiałem z wczoraj z wicedyrektorem ekonomika i usłyszałem, że 90% zajętości. Nie, to jest niemożliwe. Nie mam przed sobą tych danych, ale na pewno nie jest to 90%. Po prostu połączenie tych dwóch szkół, tak jak już mówiłem, jest to
mocna, silna, stabilna na lata szkoła. Bo nie wiemy, bo też jest sprawa, między innymi nie widzieliśmy, nie możemy jeszcze dzisiaj wiedzieć, jaki będzie nabór do tych dwóch roczników. Może się okazać bardzo słaby lub bardzo, mniej więcej wiemy. Ja tylko powiem tak, mimo wszystko spodziewamy się około 2000 uczniów w tych dwóch rocznikach, natomiast za 3 lata spada na 460. No proszę popatrzeć, to jest 1/4, czyli te obiekty no naprawdę mogłyby świecić pustkami i liczymy, że za 3-4 lata w szkołach, które liczą, tak jak powiedzmy ekonomik czy budowlanka, około 500 osób, no nie wiem, czy przekroczy to nawet 200 osób. I stąd nasza troska. My naprawdę... A teraz jeszcze pieniądze, bo też konkrety są potrzebne. Powtarza się tutaj w trakcie tej dyskusji nad szkołą, że poprzedni zarząd, czyli nie ten, który ustąpił, tylko jeszcze poprzedni, zostawił 2 miliony in plus, ten 3 miliony minus. Z czego to wynika? Tak, już to tłumaczę. Faktycznie my na koniec roku 2018 3,5 miliona w minusie. Dlaczego było w plusie? Ta następne lata były dość tłuste, jeżeli chodzi o ilość uczniów uczących się w naszych szkołach. I to, co powtarzałem już i mówiłem. Proszę pamiętać, że od 2013 roku były zamrożone płace w szkolnictwie. Czyli nie było żadnych podwyżek, jeżeli chodzi o płace dla nauczycieli. W tamtym roku już pierwsza transza poszła. Teraz w tym roku następna z wyrównaniem od stycznia, a następna podwyżka dla płac nauczycielskich szykuje się od września. Przede wszystkim także wpłynęły to mimo wszystko jakieś prace remontowe, które zostały wykonane. Stąd no, oświata na koniec roku 2018 była minus 3 miliony, 3,5 miliona. Ja byłem, właśnie wyciszę sobie, bo jeszcze mam właśnie pytanie w związku z tym. Tak. I nie wszystkie te decyzje dotyczące remontów były trafione. Mamy przykład Głuchołaz, tak? 600 tysięcy. Znaczy w tej chwili mówimy o szkole, która dziś się prezentuje całkiem dobrze. Wie pan co, to jest tak, panie redaktorze, szanowni państwo, mówimy o pewnych aspektach, zaraz się nam przytacza, dlaczego ekonomik, jeszcze raz powtórzę, żadna likwidacja nie miała nastąpić. Było to czyste przeniesienie uczniów wraz z nauczycielami, z wyposażeniem do innego pomieszczenia. Ja to mówię tak, jestem ciekaw, jakby w tym czasie została wybudowana piękna nowa szkoła z basenami, z salami gimnastycznymi i innymi cudami i nagle przychodzimy, mówimy od 1 września przychodzicie budowlanka i ekonomik do tej pięknej nowej szkoły. Podejrzewam, że był zachwyt. Natomiast tu, że jedna ze szkół musiała opuścić mur i przejść do drugiej i dalej się uczyć z tymi samymi nauczycielami i tak dalej, no zaczęła się prawie wojna w mieście Nysa. Bardzo ciekawą rzecz pan powiedział, bo powiedział pan, że gdyby był piękny budynek i doszłoby do konsolidacji budowlanki i ekonomika, uczniowie byliby zachwyceni i część nauczycieli tak, ale dyrekcja już nie, ponieważ ktoś straciłby pracę. Tak, no oczywiście, zawsze, wie pan co, niezależnie od tego, gdzieś jakieś tam, nie mówię, że ofiara, ale no musi być, no, brzydkie słowo, ale po prostu ktoś może być niezadowolony. Oczywiście w momencie łączenia dwóch szkół, no wystarczy jeden dyrektor, ogłasza się konkursy i sprawa jest otwarta. Myślę, że tutaj to stanowisko chyba nie grało takiej głównej roli, bardziej strach nauczycieli, co z nimi będzie. Ja myślę, że gdyby nastąpiło połączenie, nauczycieli byliby zdecydowanie pewniejsi swojego losu niż teraz, gdy te szkoły zostaną w takich sytuacjach, jakie są. A co z aspektem politycznym? Bo Piotr Woźniak tutaj posunął się o wiele dalej niż poza obszar gminy, właściwie powiatu i dotknął całej polityki państwa, mówiącego, że to wszystko przez PiS jest. Jak pan na to zareaguje? Czy to jest
efekt niezadowolenia z przegranych wyborów? Nie, ja tutaj nie będę oceniał pana Piotra. Każdy z nas ma swoje zdanie. Myśmy jakby pociągnęli to, co poprzedni zarząd mówił przez 4 lata, a później się wycofał przed wyborami. My natomiast powiedzieliśmy ostro i też miałem takie głosy. No w końcu znaleźli się odważni, którzy próbują coś zrobić i nie dopuścić, żeby ten balon finansowy w oświacie pękł. Także tutaj różne były głosy. A propos jeszcze tych finansów właśnie. Piotr Woźniak powiedział no coś takiego, co trochę zdumiewa również mnie jako dziennikarza, bo powiedział, że patrzcie, przecież ten, na tą budowlankę nikt nie wyremontował tam sali, a przecież to on był odpowiedzialny za nią. No tak, właśnie tutaj między innymi mogę powiedzieć, że w takiej szczerej rozmowie, którą rozmawiałem z nauczycielami z budowlanki, potocznie, mieli wielki żal, że przez tyle lat, owszem, robiło się pewne rzeczy, ale nie tyle, co oni by chcieli, co hamowano gdzieś im te pewne rzeczy. Ja będę to tylko tak w rozmowie, natomiast następna komisja oświatowa w marcu właśnie odbędzie w budowlance i mam nadzieję, że tam komisja poprosi sobie, no, żeby to nawet wyjaśnić, jakie były, czy to było jakieś tam hamowanie, że gdzieś te pieniądze szły gdzie indziej, a oni nie mogli wiecznie się doczekać pewnych rzeczy, które są. Na pewno budynek na zewnątrz jest odremontowany, ładnie pomalowany. W środku, co się śmieje, może nie do końca dobrane kolory ścian, ale jest o wiele przestrzenniejszy. Te korytarze są bardziej przestrzenne. Sale tak samo. Ja tą szkołę znam bardzo dobrze. I stąd myślę, że zdecydowanie, no i a jeszcze aspekty tego typu, że trzeba pamiętać, że jednak jest to szkoła w centrum miasta, czyli czy z dworca, czy coś. No niektóre zarzuty nauczycieli ekonomika, a nawet o to, że brakuje miejsc parkingowych. No dobrze, pozostawiam to bez komentarza, gdy niedługo oddamy parkingi na ulicy Piastowskiej. Kordian Kolbiarz, burmistrz Nysy, również zapytany o tą kwestię, bo teraz w tym tygodniu wszyscy są pytani o to, odpowiedział, że po konsultacji z Pawłem Nakoniecznym, z przewodniczącym Rady Miejskiej, że gdyby powiat miał taką chęć, to gmina chętnie w mieście przejęłaby wszystkie szkoły średnie. Czy taka propozycja mogłaby mieć sens, czy za wcześnie jest, żeby mówić o tym? Znaczy, panie redaktorze, szanowni państwo, powiem tak, bo trzeba wrócić 20 lat do tyłu. Być może zrobiono błąd faktycznie, bo rozrzucenie kompetencji, jakie posiadają powiaty, a gminy, no czasami łapiemy się za głowę. No bo faktycznie, oni mają przedszkola i szkoły podstawowe, czy gimnazja, my szkoły średnie. Można było to pomyśleć, ale lat do tyłu, że na przykład gminy zajmują się, mają pod opieką to, my mamy drogi czy szpitale, no tak jak to jest uporządkować, bo dzisiaj jest faktycznie misz i masz, to jest. Natomiast odpowiadając na to konkretne pytanie, nie wiem, bo jak wpłynie propozycja burmistrza, no to tą decyzję podejmie rada, uważam po dyskusji, mam nadzieję, że spokojnie podejdźmy do tego i będziemy jeszcze nieraz rozmawiali. Dopóki nie wpłynie, nie ma tematu. Ale nie jest to jakaś abstrakcyjna koncepcja. Jest racjonalna, ale trzeba szczegóły zbadać, tak? Znaczy tak, akurat wczoraj, panie redaktorze, przygotowując się do wyjazdu do pracy w telewizji, usłyszałem właśnie też jedna ze szkół rolniczych. No powiat nie dawał sobie już rady, było to wielkie, musieli wielkie pieniądze do nich, wystosowali pismo do ministra rolnictwa, żeby przejął tą szkołę, ale też właśnie nie tylko oddziały rolnicze, ale także tam było liceum ogólnokształcące wraz z tym. Także proszę pana, te działania, jakieś posunięcia są w całym kraju, to nie tylko Nysa. Wie pan, tu bardziej w tej chwili chyba chodzi o te sprawy wokół, te co miały miejsce. No są to takie dość przykre, podjęliśmy pewne działania.
jak wiecie Państwo, odbyło się spotkanie dyrekcji jednej i drugiej szkoły. Popieram zespół budowlankę, ponieważ myślę, że zdecydowanie zostali obrażeni i samo to, cały ten efekt tej dzisiejszej, tych działań, tych hejtów, które do mnie na przykład dotarły, no są no bardzo przykre, a tym bardziej, że jeszcze we wtorek prosiłem o umiar, prosiłem o zachowanie. Te konsekwencje były przykre, bo ja myślę, że wie pan, to co już powiedziałem, że młodzież szybciej się chyba by dogadała, będąc ze sobą, niż powiedzmy chyba jak nauczyciele. To jest moje takie zdanie, ale tego, to podtrzymuję. No bo to, co nastąpiło, to już przekracza wszelkiego rodzaju dobry smak, ja to powiem. Gdzieś zostało wywołane, ale jest to przykre. Na pewno wrócimy do tego tematu. Jeszcze ostatnie pytanie, ponieważ pojawił się wątek tego, gdyby doszło do takiej konsolidacji szkół, to co wtedy z tym budynkiem? Czy udałoby się go zbyć, przekazać na inne cele? No i do czego posłużyłyby te pieniądze, które udałoby się zaoszczędzić? Może odpowiem od końca. Na pewno te pieniądze poszłyby właśnie w dofinansowanie obiektu, w którym by się znajdowała ta szkoła, bo na pewno tam byłyby potrzebne. Ta, wie pan co, sytuacja prawna tego wszystkiego, to mnie osobiście troszkę przeraża, bo ja chodząc tam kiedyś do tej szkoły, pamiętam, grałem w piłkę na tym boisku, które jest obok, nie było jeszcze wtedy u Rolika. I proszę, ten plac został gdzieś sprzedany, czy oddany, jeszcze nie wiem dokładnie, ale gdzieś tam mówiło się cały czas, że tam ma powstać sąd, gdzie jakieś informacje dochodziły, że nie, że jednak tam nie będzie. A dzisiaj, proszę pana, przy takiej dużej szkole, która mogłaby tam powstać, mając ten plac w dyspozycji starostwa, spokojnie można było starać się przy takiej ilości dzieciaków, przepraszam, uczniów, młodzieży, spokojnie można było się starać o wybudowanie sali gimnastycznej. Natomiast jeżeli chodzi ta koncepcja, która padła, zarzut do burmistrza Kolbiarza, jest totalnie niechybionym strzałem, w ogóle nie trafione w tarczę, ponieważ to ja osobiście tutaj zaraz po wyborze dostałem zapytanie, czy gdyby coś takowego było, co z budynkami, bo faktycznie taką propozycję dostałem. Na przykład biuro mandatowe byłoby zainteresowane. Myśmy także otrzymali pewną taką propozycję. Czyli to bardzo dobra, przepraszam, że przerwę, bardzo dobra informacja. Ja myślałem, gdyby że warta by była. Centrum mandatowe się rozwijało, to są miejsca pracy kolejne. Oczywiście. I budynek stoi wykorzystany na maksymalnie. Jeszcze chciałem tutaj jedną rzecz doprecyzować, ponieważ weter poszła, że to gmina ma to robić, ale przecież co ma gmina wspólnego z ministerialnym projektem? To mogłoby być pomiędzy starostwem a ministerstwem bezpośrednio? Oczywiście, tu ktoś totalnie pomieszał pojęcia. No to jest tak absurdalne, że aż śmieszne. No tyle powiem. To jest sprawa, my byśmy to jako załatwiali. Oczywiście, no może takiej korzyści nie mielibyśmy jak gmina, ale jeszcze raz powtórzę. Burmistrz Kolbiarz nie miał z tym kompletnie nic wspólnego. Ta propozycja przyszła do mnie, analizowaliśmy ją. Drugą propozycją była propozycja państwa Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, też bardzo ciekawa, że jakby coś to z tym budynkiem mają pewien pomysł. Oraz myśmy mieli, bo tutaj był zarzut przez pana Piotra, że czy myśmy się pytali, bo to przecież Poprawczak, czy tam mieszkańcy chcą. No ja tylko, panie Piotrze, odwrócę pytanie, a czy na alei, gdy powstawał Poprawczak, ktoś się pytał ludzi, że czy chcą. No czasami tak jest. Jest to obiekt troszkę oddalony od jednych innych rzeczy. I tak jakbyśmy patrzyli, to nigdy w życiu nic nie zrobimy, bo zawsze ktoś będzie miał jakieś ale. I czego byśmy sobie życzyli? Bo może na zakończenie, tak żeby podsumować tę rozmowę, ten hejt, co nam pokazał i może
ktoś przemyślał i wyszło na dobre? Jak to pan podsumuje? Ja myślę tak, że wie pan co, ja zawsze mam takie filozoficzne przysłowie, które mówi, że mądry różni się tylko tym od głupiego, że nie popełnia tych samych błędów. I myślę, że to jest dobre takie porównanie, że nie popełniajmy już więcej tych błędów. Zdajemy sobie, jak ważną, istotną sprawę jednak może odgrywać internet, ta źródło, przepiękne źródło informacji, ale ile krzywdy może zrobić. I ja jeszcze raz apeluję do wszystkich, do tych, którzy chcą występować w radiu, coś mówić, komentować. Czasami warto się zastanowić, co się mówi, do kogo się mówi i z jakimi zarzutami, jeżeli nie ma się ku temu dokładnych informacji lub potwierdzonych wydarzeń. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo.